Cześć, tu Ernest. No hej. Już dziś w świecie Fortnite będzie miało miejsce wydarzenie, które podsumuje łańcuch eventu z kilku ostatnich sezonów. A w tym filmiku zaspoileruję wam, co prawdopodobnie się wydarzy oraz jak zmieni się mapa. Fortnite 1 listopada na swoim Twitterze ogłosiło, że w niedzielę o 18, 4 listopada kończy się wydarzenie Fortnite MERS, a w grze w tym samym czasie będzie miało miejsce jednorazowe wydarzenie, tak samo jak to było ze startem rakiety. Jeden z pracowników Epic Games dał znać, że to wydarzenie będzie do zobaczenia w każdym trybie, oprócz na placu zabaw. Dlatego będziemy musieli się uporać z tryhardami. Chyba. Z tą zapowiedzią naturalnie narodziło się wiele spekulacji i pomysłów o tym, co może takiego się wydarzyć o tej godzinie. Jednak dzięki grupce wydobywców danych poznaliśmy, co skrywają pliki gry na temat wydarzenia pod nazwą Butterfly, czyli motyl. Dla tych, co nie wiedzą, wczoraj wieczorem kostka pękła, podzieliła się na ledwo trzymające się fragmenty oraz ujawniła dziwną masę nektaru, jak to nazywają pliki gry, w środku. Co ciekawe, od tamtego momentu, co godzinę, minutę po pełnej godzinie, puszczała krople do wiru na środku jeziora, a co każdą taką kroplę traci swoją energię, co widać dzięki powiększającej się czarnej plamie od jednego z kątów sześcianu. Co dalej? Po kolei. Fortnite Leakage na swoim Twitterze udostępnił garść bardzo ciekawych plików i animacji powiązanych stricte z wydarzeniem Butterfly. Dowiedzieliśmy się, że najpierw ma dojść do jakiegoś rodzaju erupcji kostki, co zleca nam nazwa jednego z efektów plika gry, a wygląda on następująco. Zaraz po tym, kostka w końcu, już na serio, nie clickbaitowo wybuchnie. Zobaczcie sami. Na tym nagraniu widać, jak pozbawione energii fragmenty kostki odlatują gdzie popadnie, zanim rozpuszczą się w powietrzu, a potem prawdopodobnie z kostki wlecą motylki. Tak, motylki. Model, jak i tekstura motylków już jest gotowa w plikach gry, ale to nie wszystko. W tym samym folderze poświęconemu temu wydarzeniu znajduje się animacja lewitującej postaci gracza, sięgającej ręką po nadlatującego motylka, co podpowiada nam, że z kostki wyleci albo jeden duży i wiele małych, albo tylko wiele małych motylków, a gracze będą lewitować nad ziemią. Tak za to mają świecić motylki. A teraz widzicie inne grafiki powiązane z tym wydarzeniem oraz tajemnicze fragmenty struktury o nazwie Nexus, która pojawiła się w plikach gry po ostatniej aktualizacji. I tutaj niestety nie wiadomo, z czym się to wiąże, ale podobno są to bardzo duże obiekty. Po tym wszystkim nastąpi spokój, a Loot Lake zamieni się w grupkę małych wysepek, co widać na wykopanym z pliku gry fragmencie mapy. Do tego wydobywcy danych Gambit zdołał podejrzeć wersję Loot Lake'a LOD, czyli jak to będzie wyglądać, gdy się oddalimy, albo wersję, która po prostu się jeszcze nie załadowała. Zobaczcie sami. Wiem, to wygląda bardzo źle, ale ujawnia nam, że na środku będą stały prawdopodobnie fragmenty kostki, a woda nie zostanie pochłonięta przez kostkę. Czy coś. Na koniec zostawię was z dźwiękami powiązanymi z tym wydarzeniem. Może dzięki nim oraz tym wyciekom uda wam się bogaciej wyobrazić, co takiego się wydarzy. Dziękuję za oglądanie i miłego słuchania.